Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale na YouTubie. Po dłuższej przerwie, okresie inkubacji w końcu pojawi się nowe wideo. Jak widzicie, przede mną telefon, najnowszy telefon od Microsoftu, czyli Nokia Lumia 930. Nie będzie to wideo unboxingowe, ponieważ telefon już jest wyciągnięty z pudełka, już jest skonfigurowany. Jak widzicie, jest to kolor pomarańczowy. Także chcę przystąpić tylko do omówienia mniej więcej, co możemy się spodziewać po tym telefonie, czy warto zamieniać telefon Androida, czy choćby nawet iPhone'a na telefon od Microsoftu, telefon Nokii, i czy warto przesiąść się na Windowsa nowego 8.8.1. Z telefonem na wyposażeniu nie dostajemy wiele. Dostajemy kabel USB, dostajemy ładowarkę i dostajemy pod spodem, tutaj mamy pada do ładowania bezprzewodowego. To wszystko, co dostajemy od Microsoftu w zestawie z Nokią. Czyli co brakuje nam w tym wypadku? Brakuje nam oczywiście słuchawek do tego telefonu. Nie dostajemy żadnych słuchawek. No szkoda, że Microsoft zdecydował się na taki ruch i uciął z tego zestawu słuchawki. Nie dostajemy słuchawek. Ale chciałem się skupić, między innymi te wideo chciałem skupić na tym, czy warto jednak przesiadać się z Androida na telefon z Windowsem, czy jest to jakaś opcja, telefon z Windowsem na przykład dla użytkowników Androida. Po jednym dniu użytkowania, bo użytkuję ten telefon od wczoraj, wczoraj zapadła decyzja, że postanowiłem zamienić mojego Samsunga Galaxy S5 na tę Nokię Lumię. Widziałem kilka pozytywnych komentarzy na temat tej Nokii, także miałem okazję ją kupić i postanowiłem właśnie ją sobie zamienić. No jak widzicie, po pierwszym dniu użytkowania telefon już mam trochę skonfigurowany, zestaw kafelkowy. W nowym Windowsie 8.1 możemy sobie ustawić tapetę z tyłu okienek, co niektóre okienka właśnie są przeźroczyste, czyli daje nam to możliwość właśnie ustawienia tapety i możemy ją widzieć z tyłu. Co ciekawe, no tutaj mamy całe resztę menu w telefonie z Windowsem 8.1. Możemy też sobie szukać menu poprzez podświetlone na niebiesko lub inny kolor, jak sobie skonfigurujecie w telefonie kategorie alfabetyczne aplikacji, czyli możecie sobie wyszukiwać w szybki sposób, wiedząc po nazwie aplikacji, wciskając odpowiednią literkę z alfabetu i wtedy nam ukazuje się cała lista aplikacji. Oczywiście Microsoft Store sklep nie jest tak obszernym sklepem jak sklep Androida czy sklep od Apple. Brakuje kilka aplikacji, których używałem, brakuje mi ich kilkanaście, które właśnie miałem na Androidzie i nie ma odpowiedników tutaj na telefonie od Nokii. Co ciekawe jeszcze, tak samo jest multitasking, jak widzicie, pokazuję wszystkie otwarte funkcje. Nie usuwa się ich poprzez odepchnięcie w bok ekranu, nie zamyka się tych aplikacji wrastujących w tletko. Oczywiście tak, to w Windowsie trzeba nacisnąć krzyżyk i wtedy wszystkie pracujące w tle aplikacje się zamykają. Oczywiście pewnie jak już wiecie, Nokia Lumia 930 nie ma możliwości rozszerzenia pamięci wewnętrznej o kartę SD. Mamy możliwość tylko 32 giga pamięci w telefonie. Po instalacji systemu zostaje dla dyspozycji użytkownika tylko 25 giga. Pokrywa oczywiście nie jest ściągana, czyli jest to telefon zamknięty szczelnie. Nie mamy możliwości oczywiście zaglądnięcia do środka. Co ciekawe, Nokia się też nie zdecydowano to, żeby to był telefon wodoszczelny, czyli jest to telefon, trzeba uważać na kontakty z wodą. U góry mamy oczywiście, jak widzicie, jack na słuchawki, których oczywiście nie ma w zestawie, no ale możemy sobie dokupić. Slot tutaj na kartę nano SIM, nie mikro, tylko nano, tą najmniejszą. 20 megapiksel kamera, dual flash. Oczywiście telefon nagrywa wideo z Dolby 5.1 Surround, czyli ma 4 głośniki w koło telefonu, które właśnie nagrywają nam ten dźwięk. No i na dole mamy wyjście micro USB i to wszystko mniej więcej. Jak widzicie, ekran tak samo jest taki troszeczkę wypukły,
Budzimy telefon poprzez podwójne tapnięcie. Ekran jest wypukły, także kąty widzenia też nie są złe. To jest 5 cali ekran dotykowy multitouch. Więcej szczegółów nie będę się zagłębiał w tej chwili w tym wideo. Możecie sobie sprawdzić, jak tylko ktoś chce, na tej stronie, no, od stronie Nokii. Tam jest cała specyfikacja techniczna tego telefonu. Moje wrażenia po pierwszym dniu zamiany Androida na telefon od Microsoftu z systemem Windows. Nie za ciekawe, powiem Wam szczerze. Myślałem, spodziewałem się więcej po tym telefonie. Miałem dawno, dawno, dawno temu jeden telefon od HTC, który był z Windowsem. Używałem go około tygodnia czasu. Potem stwierdziłem, że nie jest to system dla mnie. Przesiąłem się na Androida. I po kilku latach, bodajże 3 czy 4, sobie myślę, no może jednak ten telefon coś więcej zaoferuje. Nowy Windows 8.1, może jednak będą lepsze funkcje, może będzie więcej aplikacji. Postanowiłem wczoraj właśnie tak spontanicznie zamienić ten telefon, no i troszkę się zawiodłem, powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy komuś się podobają te kafelki, czy nie, no można z tym żyć, jest fajnie, ale no już napotkałem na przykład pierwszy problem podczas dłuższego użytkowania tego telefonu. Strasznie nagrzewa się tu na dole. Nie wiem dlaczego. Może to zostanie rozwiązane później, w późniejszym terminie, poprzez jakąś aktualizację. No problemy są na przykład z dźwiękiem alarmu. Jeżeli sobie chcemy ustawić dźwięk alarmu, nie ma takiej możliwości, żeby sobie ustawić swój własny. Są tylko alarmy jakieś tam, które zapisał na Microsoft, i nie możemy sobie przypisać własnej muzyki czy innego dźwięku, jaki sobie byśmy zażyczyli. No tu jest ten minus. Dzwonki, tak, jak najbardziej. Dzwonki telefoniczne możemy sobie wrzucić jakąś MP3 i sobie ją przypisać, tylko problem w tym jest, że najpierw ją trzeba wrzucić. No oczywiście, jeżeli pewnie macie komputer z systemem Windows, to nie będzie żadnego problemu, ale ja mam Maca i pod Maca jest jako taka aplikacja, oczywiście na Maca od Microsoftu, która pozwala synchronizować oczywiście telefon z systemem Windows z muzyką z iTunesa, ale nie wiem jakim cudem, jak to prawdopodobnie Microsoft, cały czas wyskakuje mi błąd synchronizacji, nie można skopiować i cały dzień z tym wczoraj walczyłem. I nie daje to rady. Oczywiście też, jeżeli ktoś jest zaciekawiony Nokią 930, jest specjalna aplikacja w App Microsoft Store, w sklepie jest specjalna aplikacja, która pozwala nam synchronizację telefonu z Androidem poprzez Bluetooth z nową Nokią, czyli przenosi nam wszystkie kontakty i wszystkie wiadomości. Trwa to bardzo szybko, około minuty, 2 minut, i wszystkie wiadomości, które mieliśmy w telefonie, SMS-y są skopiowane do tego. No co jest na plus w tym telefonie, jest to, że mamy tutaj aplikację Nokii oczywiście, i mamy między innymi mapy Nokii, i te mapy pracują jak najbardziej offline, czyli można telefon używać jako nawigację. Tak już wspomniałem wcześniej, jest wbudowany ładowanie bezprzewodowe. Możemy też oczywiście sobie kupić ładowarkę samochodową bezprzewodową, wtedy nie musimy nic kombinować i jak najbardziej, no, zakładamy do ładowarki, telefon się naładuje i możemy używać telefonu jako nawigacji. No to jest na plus i tu byłem właśnie, to mnie skusiło mniej więcej do kupienia tego telefonu, ale tak mówię, po jednym dniu testowania, no nie jestem zachwycony tym telefonem i prawdopodobnie będę go dzisiaj wymieniał na jednak z powrotem na jakiś telefon z Androidem. No nie wiem, co jeszcze powiedzieć w tym review. No możemy sobie konfigurować, jeżeli naciśniemy zmieniać wielkość kafelków, możemy je powiększać, pomniejszać, możemy dokładać w nieskończoność na ekranie wszystkie te aplikacje, które nam się znajdują w tym momencie, możemy je wszystkie sobie dołożyć do ekranu głównego. Jest tylko jeden duży ekran główny, który się przewija w nieskończoność, jeżeli dołożymy tam sobie dużo tych aplikacji, jakie tylko chcemy. No, na plus na pewno w tym telefonie będzie kamera. No, kamera 20 megapikseli PureView, to będzie dużo na plus. Są dwie aplikacje, które obsługują kamerę. Jest to aplikacja od Nokii i normalna aplikacja systemowa pod Windowsem 8. Bardziej właśnie odpowiednią by była aplikacja, używać aplikacji od Nokii, gdyż to jest mój budzik, gdyż aplikacja od Nokii jest, już Wam pokażę, aplikacja od Nokii możemy sobie wszystko ustawać ręcznie. Teraz nam się pojawia właśnie takie tutaj kółko,
i możemy sobie zmieniać wszystkie ustawienia w jakie tylko sobie chcemy, ostrość, różne kolory, różne inne czułości, wszystko możemy sobie ustawiać ręcznie, także to jest na plus w tym momencie. Jest dość szybkim telefonem, jeszcze podczas całego właśnie użytkowania przez ten jeden dzień nie zawiesił mi się ani razu. Nagrzewa się od spodu. Można dokupić też różne obudowy do niego. Można dokupić, tak już wspomniałem, samochodową ładowarkę bezprzewodową z NFC. NFC to znaczy, jeżeli dotkniemy tej ładowarki, ona automatycznie nam uruchomi nawigację i uruchomi nam kilka opcji takich typowo pod samochód, aplikację typowo samochodową. Nie słuchałem muzyki w tym telefonie nawet jeszcze, nie załadowałem, no bo jak wspomniałem, miałem problemy pod Maciem na kopiowanie moich oczywiście muzyki, mojej muzyki do tego telefonu. No co jeszcze mi tu brakuje? Brakuje mi aplikacji Dropboxa, nie ma aplikacji Dropboxa, nie można się połączyć z kontem Dropbox poprzez aplikację, możemy tylko i wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową to zrobić. Więc ludzie, którzy myślą, że nowa Nokia będzie cool i mają Androida, używali przez kilka lat Androida i chcą się przesiąść, mogą być troszeczkę zaskoczeni, troszeczkę zdziwieni tym ubogim sklepem, który oferuje niewiele aplikacji w ciągu dalszym. Deweloperzy za bardzo nie chcą właśnie przygotowywać nowych aplikacji i jest tutaj właśnie z tym problem. No tak na plus jeszcze, szukam takich samych plusów, ale no ciągle w głowie pojawiają mi się same minusy systemu Android, systemu Windows. No pewnie słyszeliście o Cortanie. No Cortana na dzień dzisiejszy jest tylko i wyłącznie dostępna w Stanach Zjednoczonych. Nie ma jej dostępnej nigdzie w Europie, nie można jeszcze. Jest wersja beta na Anglii, ale trzeba być deweloperem zapisanym do konta deweloperskiego i wtedy używać wersji beta na Anglii. Oczywiście można sobie używać Cortany w wersji amerykańskiej, ale wtedy musimy w telefonie zmienić sobie wszystkie ustawienia regionalne i język na amerykański, na Amerykę. Wtedy Cortana nam się pojawi, ale będzie wyszukiwać nam tylko i wyłącznie wszystkie informacje na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie w Europie. Z takich potrzebniejszych aplikacji, których też używałem często, no to jest Google Plus aplikacja, jest GoPro aplikacja jak najbardziej. Możemy sobie ustawić nieskończoność maili, kont mailowych w systemowej aplikacji mailowej w telefonie, także to jest na plus. Co jeszcze? Instagram, no pojawił się teraz niedawno, jest tylko w wersji beta, nie ma jeszcze właśnie wersji takiej normalnej. Dalej, no ciągle myślę, co jeszcze, no i na plus. Co mamy na plus? No mamy cały pakiet Office tutaj w telefonie Nokii, także no tutaj też jest dobrze. No bateria nie jest rewelacyjna podobno w tym telefonie, to jest 2400, niecałe 50 mAh, czy miliamper, coś takiego. No i wytrzymuje maksymalnie jeden dzień bez ładowania, nie ma takiej możliwości, żeby wytrzymał więcej. No myślałem, że tutaj jako ekosystem zamknięty, czyli telefon od Microsoftu, Nokia, system od Microsoftu, tak jak Apple, wszystko będzie razem skonfigurowane, będzie pracować jak najbardziej. No jednak ta bateria nie trzyma tyle, co powinna, telefon ma prawie centymetr grubości. I bateria nie jest za duża, no większość tutaj z tyłu zajmuje właśnie ten bezprzewodowe ładowanie, czyli te wszystkie spirale, te zwoje tam są umieszczone pod tą budą, dlatego on jest grubszy. Sama oczywiście obudowa, sama budowa telefonu jest jak najbardziej na plus, ja jestem z tego bardzo zadowolony, aluminiowa otoczka, tak jak to jest, było w iPhone'ie. Są tylko trzy przyciski, przycisk dedykowany do kamery, przycisk wyłączania, przycisk głośności, no i tak wspomniałem wcześniej, telefon możemy budzić poprzez podwójne tapnięcie, jak najbardziej odblokowywać go, możemy sobie też ustawić blokowanie kodem lub chyba bodajże tyle było, no blokowanie kodem lub normalne odblokowywanie. Co jeszcze? No mamy w telefonie rozwijane menu już jak w Androidzie tutaj, no to też jest na plus. Microsoft poszedł do przodu, posłuchał użytkowników. Wejdźmy w ustawienia mniej więcej, a pokażę Wam, tak wyglądają ustawienia całego telefonu. Mamy oddzielne ustawienia do aplikacji, nie wszystkich oczywiście, które mamy zainstalowane w telefonie, ale do większości aplikacji. Mamy ustawienia wiadomości i takie inne, także wszystkie te aplikacje mamy osobno, większość aplikacji, przepraszam, osobno i można sobie ustawiać. No i ustawienia systemowe, czyli w ekran możemy sobie zmieniać kolory, tak jak mamy kolor kafelków, możemy zmienić, jak ktoś ma Xboxa, to może wie nowego. Możemy sobie zmieniać te kolory na jakie tylko sobie zechcemy, tło możemy sobie ustawić.
Co dalej? No tutaj ekran blokady, no to po jakim czasie się nam ma włączyć. Możemy sobie ustawić, jakie aplikacje mają nam wyświetlać informacje na ekranie blokady. Dalej możemy sobie oczywiście ustawić czas, po jakim się nam ma blokada włączyć, czyli ja mam w tej chwili minutę. Możemy sobie właśnie zmienić hasło i możemy sobie ustawić, po jakim czasie się to hasło telefon ma wymagać, po jakim czasie to hasło. U mnie w tym wypadku jest to 3 minuty. Co ciekawe, no ciekawe też jest rozwiązanie w telefonie Nokii takie, że jeżeli mamy włączone Wi-Fi i udamy się do jakiegoś hotspotu, gdzie takie Wi-Fi jest ogólnodostępne, to czasami, jak pewnie próbowaliście na innych telefonach, musicie otworzyć przeglądarkę, otwiera się nam strona domowa tej aktualnej sieci Wi-Fi i musimy zaakceptować oczywiście regulamin, warunki i potem po akceptacji tego dopiero możemy sobie przeglądać internet i otwierać strony internetowe. W tym wypadku w ustawieniach telefonu Nokia możemy tak zrobić, że telefon będzie robił to wszystko za nas samodzielnie, czyli samodzielnie będzie przyłączał się do sieci Wi-Fi jakiejś otwartej, samodzielnie będzie akceptował te warunki w naszym imieniu, także jeżeli my otworzymy sobie przeglądarkę internetową, od razu możemy sobie przeglądać strony internetowe i nie musimy właśnie jeszcze dodatkowo robić tych wszystkich, klikać te wszystkie okienka i akceptować. Tutaj mamy tak samo powiadomienia, możemy sobie włączyć i wyłączyć, z jakich aplikacji czy wiadomości mailowych mają być powiadomienia nam pokazywane. Bluetooth, NFC oczywiście w telefonie mamy cały czas włączone, udostępnianie internetu, kącik dziecięcy, nawet tego nie wypróbowałem, oszczędzanie baterii, bateria ma teraz 55%, szacowany pozostały czas na baterii, to pokazuje mi tutaj telefon, że to jest 13 godzin. Od ostatniego ładowania mniej więcej minęła godzina dopiero. Możemy sobie też włączyć właśnie to oszczędzanie baterii. I tutaj jak widzicie, czujnik pamięci jest w tej chwili wolny, mam 24 czy 63 GB wolnej pamięci. No trochę jest mi szkoda tego, że właśnie Microsoft postanowił zamknąć Nokia i nie dać możliwości rozszerzenia pamięci o zewnętrzną kartę SD. No byłoby fajnie, gdyby to zrobili. No teraz wszystkie telefony na rynku, te najnowsze, wszystkie oferują obsługę karty micro SD do 128 giga. No a Microsoft zamyka tutaj telefon i oferuje tylko 32 giga, w tym dostępnego dla użytkownika 25 giga. I myśli, że to jest wszystko w porządku i starczy pojemności na wszystko. No nie bardzo, jeżeli ktoś używa tego telefonu jako do robienia zdjęć, no to te zdjęcia bardzo szybko nam wypełnią tę pamięć, która zajmuje 24 GB w tym momencie. Co ciekawe, jeszcze Wam chciałem powiedzieć, jeżeli używamy dużo kamery w Nokia Lumia 930, ta kamera potrafi nam bardzo szybko zużywać energię z naszej baterii, no bo wiadomo, kamera 20 megapikseli PureView, także no trzeba pamiętać, żeby telefon był naładowany przed takim działaniem. Oczywiście jeszcze Microsoft daje od siebie 7 giga pamięci w chmurze, czyli w OneDrive. No ale nie oszukujmy się, 7 giga to też nie jest wiele na dzisiejsze czasy. Ktoś trzyma całą swoją muzykę MP3 w chmurze, wszystkie zdjęcia. No jest to niewiele. No, mógłby być przynajmniej, jeżeli zamknięty jest telefonem, ten telefon od Nokii, mógłby przynajmniej zawierać 64 GB pojemności wewnętrznej. No przynajmniej mi się tak wydaje. Oczywiście możemy sobie połączyć swoje konto od Nokii, tak samo jak najbardziej, nawet te stare, które dawniej mieliśmy Nokię i je używaliśmy. Prawdopodobnie wszyscy, co używali do tej pory telefonów od Nokii Lumi i innych wersji, na pewno odnajdą się w tym jak najbardziej. Ja przesiadłem się z Androida na telefon Nokii jeden dzień i też się odnalazłem jak najbardziej w tym telefonie. No ale właśnie tak jak mówię, no brakuje mi troszkę co niektórych aplikacji z Androida i dlatego będę prawdopodobnie zmieniał go z powrotem na telefon z Androidem. Także myślę, że to by było tyle tego review, tego niby unboxingu krótkiego i krótkiego review na temat tego telefonu. Obserwujcie mój kanał na Twitterze, obserwujcie mój kanał na YouTube, na pewno jeszcze jakiś wkrótce film się pojawi.
No i zapraszam Was tak samo do odwiedzenia mojej strony internetowej www.mgadżet.pl. Tam tak samo będą jakieś artykuły, na pewno wkrótce się pojawią. No ostatnio była cisza na stronie i na kanale, okres wakacyjny, dużo pracy, wyjazdy, także nie było w ogóle nowości dużo na rynku. W tym ostatnim czasie nie było z czego kręcić filmów. Oczywiście tak samo środki pieniężne trochę mnie ograniczają. No ale pozdrawiam Was i zapraszam wkrótce na kanał. Do usłyszenia.